Liczę na moich fanów na wspaniały doping. Śląska Wrocław z Markiem Gancarczykiem. Marku, za wygrać w piłkę za 6 dni Tomek Adamek będzie walczył tutaj z Witalijem Kliczką. Wpadniesz na walkę? Bardzo chętnie, ale akurat za tydzień mamy już swoje rozgrywki, także nie damy rady. Nie dasz rady. Nie załapałem się, ale z chęcią bym przyszedł tutaj na ten stadion i oglądał, bo naprawdę robi duże wrażenie. Właśnie, jak myślisz, bo was jest 11 na 11, no to ta murawa stadionu się jakoś zapełni, ale teraz wyobraźmy sobie, bo stoimy na tym stadionie, jeden że będzie 40 tysięcy ludzi i taki malutki ring w środku. A jak się czuje? Powiedz Tomkowi, wyobraź sobie, że masz tutaj Tomka zamiast mnie i powiedz, jak się czuje zawodnik, kiedy 40 tysięcy ludzi krzyczy jego nazwisko, bo myślę, że tak będzie we Wrocławiu. Ja myślę, że tak, że naprawdę będzie bardzo zmotywowany tą publicznością, bo tutaj będzie naprawdę 40 tysięcy ludzi, także wszyscy będą jego nieśli, także ja życzę Tomkowi wygranej i naprawdę myślę, że będzie zadowolony po tej walce. Czy ty jako zawodnik piłki nożnej, ja staram cały czas znaleźć jakiś punkt wspólny między tymi odczuciami, które będzie miał Tomek i które wy macie, ty słyszysz doping tej widowni? Tak, na pewno to się słyszy. Bo on mówi na przykład, że on blokuje i nie słyszy ani w jedną, ani w drugą. Wierzysz w to? Mi akurat ciarki przechodzą po plecach, także ja myślę, że no nie wiem, może akurat Tomek tak się wyłącza, że po prostu nie słyszy tego, ale na pewno coś tam trochę dochodzi. Będziesz miał okazję przynajmniej nagrać, zobaczyć telewizji, spojrzeć, wiedząc, że pomijając wszystko, Polak, pierwszy raz w historii o tytuł mistrza świata w lekkiej ciężkiej, ale na twoim stadionie. Taka ważny moment. Na naszym stadionie. No. Ja na pewno będę oglądał tą walkę, także postaram się to wszystko tak zorganizować, żeby zobaczyć. A który macie mecz? Nie wiem dokładnie, ale myślę, że tak w granicach maksymalnie do 20 będziemy mieli mecz, także no mam nadzieję, że uda się obejrzeć mecz na żywo, tak. A bardzo dziękuję, że Markiem Gancarczykiem rozmawiał Przemek Garczarczyk. Dziękuję. Dziękuję.